Cześć, witajcie kochani Pepkowicze. Chcę wam pokazać fajną piżamę. To jest bawełna w taką ładną kratę zieloną z czerwonym. I długie spodnie. I słuchajcie, chcę wam zachęcić do polubienia mojego kanału, ponieważ dużo ludzi ogląda mój kanał, a nadal nie subskrybuje. I kolejna piżama. Patrzcie. I te piżamy są na dziale męskim, ale dla mnie to jest jedno, czy to damski, czy męski. Ponieważ, no, 45 zł, bardzo dobra cena. Patrzcie, jaka ładna ta wełniana. Bardzo mi się podoba. I jest mała jak na XL-kę, powiem wam. Ona nie wychodzi na dużo. Idziemy dalej. Bo chcę wam pokazać jeszcze fajne podkoszulki. Patrzcie, taka męska. One są bardzo ładne. Męskie rzeczy mają lepszą bawełnę i lepsze ceny. Więc zachęcam was też do oglądania rzeczy męskich po prostu. Jeszcze jest brązowa. Z takim niedźwiedziem. Piękna jest. Przepiękna. To jest skład bawełna, będzie z domieszką czegoś, ale też mamy taką z Coca-Colą za 30. Tak, bo moje były, ale i słuchajcie, takie za 15 mamy. I teraz wam pokażę. O. Taką na motocyklisty. O. Tak to się prezentuje. I kochani, teraz wam pokażę jeszcze taką fajną za 30. A ta jest taka. One mają dobry skład. One są bawełniane, słuchajcie. Kolejne. Też na prezenty, słuchajcie, wam pokazuję. Jeżeli macie faceta, który lubi takie printy. O. Góry lubi. Albo lubi jeździć na motocyklu. To wam pokazuję już pod względem, słuchajcie, prezentowym. Taki prezentownik ode mnie. I idę dalej. A tych skrzatów nie znalazłam, tych zapuszczam. I jeszcze zobaczymy piżamki. A one mają teraz wszystkie długie rękawy. Nie wiem, czemu nie ma z krótkimi, bo nie każdy lubi z długim rękawem, słuchajcie. I cena 45 zł. Męskie. Tak, to dział męski. Damskie są tam. Na końcu. I tu takie spodnie długie mamy. No i widzicie, rzeczy męskie wyglądają na damskie. Więc teraz 35 zł. Więc teraz powiem wam, czy to damskie, czy męskie. No co jedno, rozmiary są małe, XL-ka. A patrzcie, że ona wygląda jak L-ka damska. Więc nie pytajcie mi się o rozmiary. Powiem wam, w Kiku jest duża rozmiarówka, ale tak to w innych sklepach musicie wszystko mierzyć. Bo jest tragicznie pod względem rozmiarowym. No i takie spodnie dresowe. Czarne i ładne takie. Niebieski, zimny niebieski za 30 zł. Jest 3XL.
I to jest faktycznie duża 3XL-ka. I słuchajcie, super spodnie. O. Za 40. Z takim znaczkiem. One są też siwe. Te siwe mi się podobają, ale granatowe też. I do tego jest taka bluza. Idealny prezent. I zaraz zobaczymy cenę. I cena 50 zł. I tą bluzę wam pokazywałam. Ona jest 100% z bawełny. No i słuchajcie, tu mam jeszcze podkoszulki. Nie, tu są piżamki nadal. Jak ktoś lubi filmy, to sobie zobaczy, taką piżamkę może kupi. Zobaczymy, jaka cena. I cena trochę droższa, bo się płaci za prawa autorskie. No powiem wam, no te piżamy są małe rozmiary męskich. Więc słuchajcie, no ciekawe, rozmiarówka bardzo mała, tak jak damska według mnie, a to są rzeczy męskie i 50 zł, nie wiem czemu Pepco dla mężczyzn robi tak małe piżamy, wiadomo, że lepiej spać w czymś luźniejszym niż wąskim i w tamtym roku też to zauważyłam, że męskie piżamy są bardzo małe, zaniżoną bardzo mają rozmiarówkę. Napiszcie, co wy o tym sądzicie wszystkim. A tu jest jakaś piżama. Czy to podkoszulę? Sam podkoszulek nie ma tego. Z minionkiem za 30. Dajcie znać, co tam u was słychać. Tu mam jakąś fajną spandą piżamę. Bardzo ładna. I patrzcie, XL-ka. I wygląda jak duża L-ka. I ta mogłaby być piżama, słuchajcie, dla mnie rozmiarowo, bo luźniejsza. Na pewno XL-ka to nie jest męska, 30 zł. Bo powiem wam, no mała jest ta piżama. No co wam dużo będę mówić, duża nie jest. Więc no, tu się jeszcze zaplątały getry. Takie, ale to są chyba damskie. Nie wiem, czy to męskie, czy damskie. Na rower i zobaczymy cenę. 35 zł, bardzo dobra cena. Tak się porobiło, że piżamy męskie są w rozmiarze damskim. Taka jest moje skromne zdanie, słuchajcie. I takie jeszcze wam pokażę kolorowe spodnie z lampasami z działu męskiego za 25 zł. I słuchajcie, zachęcam do polubienia nadal mojego kanału, no bo tak jak wam powiedziałam, dużo osób ogląda, mało subskrybuje. A to jest taka, słuchajcie, no dla mnie nagroda, no słuchajcie, no co wam mogę powiedzieć, ja to kręcę dla was, nie dla siebie, znaczy dla siebie też, bo ja lubię wam kręcić te filmy bardzo, powiem wam. Ale no fajnie, jakbyście oglądali i subskrybowały. I do zobaczenia, cześć.